Cześć wszystkim, dzień dobry. Zebraliśmy się tutaj po to, aby zobaczyć, jak woalka koloru pokrywa moje czerwone lica, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, mianowicie test podkładu, nowości, która już całkiem dobrze zadomowiła się tutaj na YouTubie i też w kosmetyczkach wielu z Was, dlatego że wiem, że dużo osób go posiada, wiele osób skusił, bo teraz był w promocji, więc myślę, że dużo osób się pokusiło. I jest to Bilenda Makeup Academy Vege Flumi, fluid mineralny, rozświetlający z sokiem z truskawki. Ja mam oczywiście najjaśniejszy kolor, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to się u mnie sprawdzi na moim zaczerwienionym i tłustym podłożu, no to oglądajcie dalej. Jak doskonale widać, produkt znajduje się w tubce. To jest taka dosyć miękka tubeczka, myślę, że dosyć charakterystyczna dla Bielendy. Tutaj mamy 30 gramów produktu, więc nie aż tak dużo. Jeżeli chodzi o spojrzenie pod światło, to tego podkładu jest no mniej więcej tyle, czyli no trochę więcej niż połowa tubki, to nie jest jakoś bardzo dużo. I jeżeli chodzi o skład tego produktu, to jest naprawdę całkiem niezły jak na drogerię, ponieważ silikony są w dalszej części składu, nie na pierwszych pozycjach. Zatem śmiem stwierdzić, że może dla osób, których duże stężenia silikonów zapychają, czy coś tam innego złego robią, może być całkiem dobry do wypróbowania. Na drugim miejscu w składzie jest skwalan, czyli taki olejek z oliwek, co sprawia, że ten podkład będzie jakby trochę bardziej tłustawy w konsystencji. Poza tym mamy jakiś tam wosk, troszkę gliceryny, sok z truskawki, więc dobrze, że jest, skoro o tym mówią na przodzie. No i myślę, że po prostu przejdziemy do aplikacji. Ostatnio bardzo Wam się spodobały swatche porównawcze podkładów, które posiadam, więc teraz znowu one wjadą. Dosyć sporo tych podkładów zeswatchowałam i teraz pozwólcie, że będę mówić po kolei. Pierwszy od lewej to jest Bielenda, oczywiście ten testowany, numer 01. Następnie Eveline Satin Matte w kolorze 101. Potem mam Eveline Liquid Control w kolorze 015. Następnie Bourjois Always Fabulous w kolorze 110. Potem jest Bourjois Healthy Mix w kolorze 51. Catrice HD, czyli ten w kropelkach, w kolorze 002. Potem Vibo Forever Better Skin w kolorze 01. Następnie Kobo Pro Formula w kolorze 01. I Revlon Candid w kolorze 120. Podkład wygląda tak, to jest właśnie ta jedyneczka, najjaśniejszy. I tutaj wydaje się całkiem ładny i jasny. Natomiast zauważyłam, że on troszkę oksyduje. Jest dosyć gęsty, to jest taki kremowy, gęsty produkt. Ta konsystencja jest bardzo przyjemna. I wydaje mi się, że już widać, że zaczyna troszkę ciemnieć, że jednak ten kolor się zmienił. No i myślę, że lecimy z jedną połówką. Najpierw rozłożę. On jest, przez to, że jest taki gęściutki, to dosyć łatwo się rozprowadza i tak przyjemnie, bo sunie jak gęstszy, bogatszy krem, więc nie nakładam jakoś bardzo dużo. Tutaj jeszcze mi bardzo dużo zostało. I najpierw sobie po prostu tak rozprowadzę palcem, a teraz doklepię gąbeczką. I myślę, że na jedną stronę nałożę właśnie gąbką, a drugą palcami. Ok, i wklepujemy. No niestety ten kolor, gdyby nie ciemniał, to myślę, że byłby dla mnie w miarę dobry, a tak jest jednak trochę za ciemny. O, bardzo ładnie się rozprowadza gąbeczką, bo ja już wczoraj miałam taki falstart, to znaczy szybko sobie przetestowałam na twarzy, rozprowadziłam delikatnie palcami, żeby zobaczyć w ogóle, jakie ma krycie, jakie ma wykończenie i czy to się u mnie w ogóle sprawdzi. I już tutaj zapomniałam o czymś. Chciałam sobie nałożyć jeszcze coś pod spód, a nie mam nic. Nie mam pod spodem nic. Umyłam twarz i nałożyłam tonik, więc dobra, dzisiaj będzie taki test bez niczego. A w związku z tym, że mam cerę tłustą, to myślę, że więcej tłustości niż ten podkład oferuje mi nie potrzeba. Więc o, zobaczcie, tak wygląda jedna połówka. Więc myślę, że od razu można zobaczyć, że krycie jest i na pewno nie jest to jakiś podkład bardzo transparentny. Ja też, wiecie, nie nałożyłam jakoś super mało, ale to ja. Więc ja sobie nie żałuję. I teraz rozprowadzę może tę resztę na drugiej połówce. I właśnie tak jak mówię, rozprowadzę palcami. I myślę, że można zobaczyć, że tutaj jeszcze się wydaje ten podkład w miarę jasny, a po drugiej stronie już niestety troszkę ściemniał. No, bardzo to widać. Szkoda, szkoda. Bielendo, proszę, ucz się i wypuszczaj jaśniejsze podkłady, bo masz super podkłady na co dzień. Tylko czemu takie ciemne? A potem są doprodukowywane zerówki. Więc czemu nie zrobić tego już na starcie? Mi się i tak ogólnie wydaje, że ta jedyneczka jest odrobinę jaśniejsza niż te inne poprzednie podkłady Bielendy w numerze 1, czyli na przykład Matte Cover. Ja tam chyba właśnie miałam te dwa. I oczekiwania są spore co do tej truskawki, dlatego że tamte mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdziły. Dobra, i tak wygląda rozklepany palcami, ale ja i tak sobie to zaraz doklepię gąbeczką. Niemniej wydaje mi się, że krycie jest całkiem podobne.
Chociaż mam wrażenie, że po tej stronie nałożyłam odrobinę mniej, no ale wiadomo, palce nam nie wchłaniają, więc i tak doklepię. Niemniej można go rozprowadzać palcami, bo się trochę zachowuje jak taki krem BB, więc spokojnie można to zrobić. Dorzucę sobie tutaj jeszcze troszkę na środki policzków i na nos. Naprawdę ociupinkę, bo widzę, że mi troszkę przebija. Oczywiście pewnie to będzie w tych lampach przebijało. Wczoraj na żywo był piękny efekt. No taki dzienny, wiecie. Ujednolicona cera, ładniejsza nasza, taka podkręcona. I myślę, że dzisiaj używam no trochę jednak więcej. I dokładam sobie jeszcze na szyję, żeby to chociaż, wiecie, jakieś tam pozory zgrywania zachować. Chociaż i tak oczywiście będzie się to odcinało, ale no w golfie nie będę siedzieć, bo już są wysokie temperatury dość i jest po prostu za ciepło. Więc no po prostu zobaczymy, jak to się odcina i będziecie mieli obraz, jak ten kolor wygląda na kimś, kto jest naprawdę jasny. I zbliżonko na to, jak to wygląda bez przypudrowania na twarzy z bliska. No i kiedy już mam ten podkład rozłożony na twarzy, to myślę, że mogę się odnieść do tego, co mówi z tyłu producent, więc wcześniej Wam tego nie czytałam. Vegaflumi to wegański mineralny podkład łączący funkcję fluidu z efektem rozświetlenia. Wow! Więc ogólnie coś w tym jest, bo rzeczywiście powiedziałabym, że krycie jest takie na poziomie, jak mamy takie krycie średnie, to ono jest troszkę niżej, jakby... Wszystko mi właściwie w większości kamufluje. Jak widać, mam ujednolicony kolor cery. Coś mi tam delikatnie przebija, ale tak to jest. To jest jednak podkład dosyć lekki i rzeczywiście rozświetlenie daje. Jakby dorzucić do niego, do takiego zwykłego, uniwersalnego, kremowego podkładu rozświetlacz, to myślę, żebyśmy uzyskali podobny efekt. Daje efekt promiennego blasku i rozświetlenia. Dzięki niemu skóra wygląda świeżo i naturalnie. No, ciężko się z tym nie zgodzić. Nie obciąża skóry, nie zatyka porów, nie powoduje powstawania zaskórników. No, różnie z tym bywa, jakby badania pewnie to potwierdziły, natomiast każdy jest inny, więc z tym bywa różnie. Zawiera sok z truskawki, który wspiera nawilżenie i odżywienie naskórka. To też jest prawda. Scala się ze skórą, daje efekt make-up no make-up. No, powiem Wam, że tak, może nie dzisiaj u mnie, bo ja trochę go więcej nałożyłam. Niemniej, jak go wczoraj sprowadziłam, to wyglądał naprawdę mega. Tak naturalnie, że wow, jeszcze zaraz się mu przyjrzę z bliska, bo teraz patrzę w takie bardziej oddalone lusterko. Nie tworzy efektu maski, utrzymuje się na twarzy cały dzień. No to sprawdzimy. Natomiast jeżeli chodzi o nietworzenie efektu maski, to wydaje mi się, że tutaj producent również ma rację. No rzeczywiście on wygląda bardzo naturalnie. No jakby sobie po prostu jakiś kremik nałożyć. Albo delikatnie koloryzujący, albo po prostu taki cięższy, bogatszy krem nawilżający. Więc akurat co jak co, jeżeli ktoś nie lubi machy na twarzy, to myślę, że może skierować swoje kroki ku temu podkładowi. A ja po prostu teraz sobie dokończę makijaż, czyli nałożę troszkę korektora Always Fabulous z Bourjois w tym jaśniejszym kolorze, dlatego że wydaje mi się, że on będzie dosyć pasował wykończeniem, ponieważ to też jest takie wykończenie rozświetlające. A ja też nie potrzebuję dzisiaj pod oczami nie wiadomo jakiego krycia, bo wiadomo jak to wygląda na całej twarzy. Więc tylko sobie trochę wklepię, żeby wyrównać koloryt. I jeszcze zapomniałam wspomnieć o dosyć ważnej, ale właśnie pominiętej przeze mnie kwestii. Ten podkład super pachnie, ma bardzo przyjemny zapach, taki delikatny, troszkę jakby kremowy, troszkę owocowy, ale bardzo, bardzo ładny. Taki troszkę świeży jest, ciężko mi opisać, czym to faktycznie pachnie, ale jest na pewno zauważalny ten zapach, bo nawet przez tubkę delikatnie czuć. Myślę, że można by było mieć takie perfumy, to jest taki trochę puder. Taki puder dla dzieci z kremem, z czymś owocowym. Fajny, fajny zapach. No i się pudrujemy. To będzie oczywiście Catrice Glow Illusion, czyli taki w miarę zaufany puder, na którym testuję różne podkłady. I co do pudru, to wczoraj zrobiłam sobie taki eksperyment, że pokryłam jedną połówkę twarzy pudrem, ale nie tym, tylko pudrem z Belle, tym Beautylicious, takim malinowym. I po prostu... Po jednej stronie był puder, a po drugiej było pudru zero, więc tutaj mogę Wam wstawić zdjęcia, jak to wyglądało. To są zdjęcia z kamerki internetowej, takiej laptopowej, więc one nie są porywające, ale widać właśnie, że tam, gdzie był puder nawet lekki, to jednak skóra wygląda no świeżej, bo ta druga połówka się dosyć mocno błyszczy. I ten puder z Catrice da mi sporo matu, ale nie takiego bardzo płaskiego. Myślę, że cały czas gdzieś tam widać, że ten podkład wygląda tak dosyć satynowo i naturalnie na twarzy. Nie jest to jakiś płaski i brzydki mat. Podkład, korektor, puder, wszystko jest, więc myślę, że możemy rozpocząć test. Jest godzina 11:00, akurat tak się składa, więc rozpoczynam test. Dokończę się już poza wizją i do Was wrócę.
Wracam do Was ze skończonym makijażem, jest bardzo delikatny, ale podkład zdążył się u mnie uleżeć, ponieważ już minęło chyba z 40 minut, od kiedy skończyłam tamten fragment. I może zacznę od koloru. Kolor jest oczywiście dla mnie troszkę za ciemny, natomiast to też nie jest taka wielka tragedia, to nie jest pomarańczka. Jest to kolor, który jestem w stanie jakoś tam mniej więcej w siebie wpasować. Oczywiście mój dekolt będzie tutaj się wybijał, że jest taki zaczerwieniony i jaśniejszy. Natomiast jeżeli miałabym tutaj taką bluzkę, to myślę, że spokojnie, więc to nie jest coś, co jakoś tak mega się wybija tym pomarańczowym tonem. W dodatku powiedziałabym, że właśnie tonacja jest bardzo w porządku, bo ona jest taka delikatnie opalona, co jest taki ciemniejszy żółty odcień, więc według mnie on jest naprawdę w porządku i przypuszczam, że przy większości cer polskich się sprawdzi. Jeżeli jesteście na poziomie Revlona 180-220, to przypuszczam, że on będzie dla Was dobry, tylko że ja jestem około 150 i jestem naprawdę bardzo, bardzo jasna, więc on dla mnie nie jest aż tak dobrze zgrany, natomiast bardzo ładnie leży na skórze i mimo, że się przypudrowałam pudrem, który jest taki średni, on nie jest ani bardzo mocno matujący, ani też nie jest jakiś rozświetlający i super lekki, to gdzieś tam ten blask widać i uznałabym, że jest to podkład, który bardzo, bardzo delikatnie leży na skórze, jest super lekki, a ja jestem zwolenniczką teorii, że jednak jak nakładamy podkład, to raczej widać, że mamy makijaż. A tutaj, no, jestem zaskoczona, że widać tego makijażu bardzo, bardzo mało. To wygląda jak krem. Po prostu jakbyśmy sobie nałożyli jakiś bardziej bogaty krem, może delikatny rozświetlacz i tyle. Więc wykończenie mi się bardzo podoba. W tych lampach wygląda troszkę gorzej, ale teraz Wam pokażę przebitkę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w świetle dziennym, bo według mnie jest w tym o wiele większy urok. Więc na żywo mi się bardzo podoba, w tych lampach tak średnio, dlatego że jednak to jest formuła taka rozświetlająca i ona podkreśla strukturę skóry, podkreśla mi tutaj środki policzków, które są z takimi większymi kraterami, jednak ma tutaj trochę porów moja skóra i jest tutaj też na policzkach trochę nierówna przez to, że już jestem w tym takim złym okresie dla mnie, jeżeli chodzi o cykl i po prostu ona wygląda troszkę gorzej, ale i tak uważam, że krycie jest średnie, więc na pewno przykryje takie mniejsze niedoskonałości. U mnie to widać. Całkiem nieźle chyba przykryło, nie? Oczywiście nie jest to krycie pełne, ale jak na taki dzienny podkład jak najbardziej w porządku. Przykryje jakieś przebarwienia, przykryje drobniejsze zaczerwienienia, nawet te większe jak u mnie. I myślę, że będzie się bardzo fajnie nosić, bo jest lekki. Więc ja zaczynam dalszą część testu, powrócę do Was po kilku godzinach, żeby zobaczyć, jak to się wszystko utrzymało. Wracam na pierwszą aktualizację, ponieważ u mnie wybiła godzina 15, co oznacza, że mam na sobie ten podkład 4 godziny i tak to się na ten moment prezentuje. Dla mnie całkiem spory szok, dlatego że mogło być różnie. To jest podkład rozświetlający na takiej trochę bardziej tłustej bazie i no mogło być bardzo smalcowato i bardzo brzydko i nieświeżo, a w ogóle tak nie jest. Oczywiście świeca się delikatnie w strefie i, czyli w samym środku twarzy, szczególnie przy nosie, trochę nos cały się błyszczy, troszkę czoło, brodę mogłam sobie delikatnie w międzyczasie rozmazać, dlatego że jadłam sos i się oczywiście pochlapałam. Natomiast boki są właściwie nienaruszone, wyglądają tak samo jak wyglądały, w ogóle się nie błyszczą, a mają taki delikatny połysk właśnie z tego podkładu. Cały czas trzyma się też bronzer, ja użyłam dzisiaj niewielkiej ilości, więc będziemy w miarę sprawdzać, ale nie sądzę, aby coś się tutaj zmieniło. Więc jak na ten czas jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i jestem ciekawa, jak to się utrzyma do końca dnia, bo jeszcze 4 godziny przed nami, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Moi drodzy, właśnie wybija godzina 19, co oznacza, że mam na sobie podkład 8 godzin i będę kończyć ten test. Możecie zobaczyć, jak właśnie wygląda teraz moja cera. Oczywiście będą też przebitki z mniejszą odległością, żeby bardziej z bliska to pokazać. I powiem Wam, że ja jestem w szoku, jak to się utrzymało, bo naprawdę nie wygląda to źle. Oczywiście ja, jako posiadaczka cery tłustej, wybłyszczyłam się, to jest u mnie całkowicie normalne, robię tak, moja cera robi tak przy każdym podkładzie, nieważne czy jest matujący, czy jest bardziej rozświetlający, prędzej czy później ona się wybłyszczy i jakoś nigdy nie znalazłam podkładu, po którym bym czuła, że jestem właściwie identyczna jak po nałożeniu po 10 czy 12 godzinach, więc tutaj absolutnie nie mam żadnych uwag do tego, że się wybłyszczyłam, ale jestem zaskoczona, że zrobiłam to w takim umiarkowanym stopniu, dlatego że mam przede wszystkim błyszczący środek twarzy, nawet te boki nie są za bardzo błyszczące, one jakby cały czas utknęły w tym samym miejscu i się nie ruszają, więc myślę, że przez to będzie to świetny podkład dla cer normalnych, dlatego że na nich wydaje mi się, że będzie trzymał taką świetlistość i fajny, świeży wygląd przez cały dzień, a ja mam właśnie przede wszystkim strefę I i teraz się utwierdzam w przekonaniu, że ja mam strefę I, a nie strefę T, bo moje boki czoła wcale się nie błyszczą, tylko dosłownie sam środek, broda się błyszczy, środek czoła, tutaj te największe pucałki przy nosie,
ale i tak to nie jest takie brzydkie błyszczenie, takie smalcowate, takie niewygodne, że mamy ochotę to zmyć. Nie, ja przez cały ten czas właściwie nie czułam, żeby mi się to sebum produkowało i też jakby nie miałam potrzeby ani odciskania, ani się zmywania, wiecie. Naprawdę, cera tłusta czasami po prostu czuję to i to jest takie nieprzyjemne, a tutaj nic takiego nie było. Oczywiście jest to podkład, który myślę, że lepiej się sprawdzi przy cerach suchych i normalnych, bo właśnie będzie dawał takie nawilżenie, rozświetlenie, będzie dosyć komfortowy na cerze. Natomiast myślę, że nie ma co go skreślać dla skór bardziej tłustych i mieszanych, bo jak widać, wydaje mi się, że utrzymuje się naprawdę całkiem nieźle. Nawet zważenie za bardzo nie wystąpiło. Jeżeli miałabym się czepiać już tak totalnie, to rzeczywiście mam jakieś tam delikatne zważenia w okolicach ust, ale no, co mi tego nie robi? No prawie każdy podkład mi to robi, a ten zrobił to w tak minimalnym stopniu, że po prostu to jest troszkę czepialstwo. Myślę, że to będzie wielki hicior, szczególnie dla skór suchych i normalnych, ale tłuste i mieszane w ogóle nie powinny go skreślać, dlatego że nigdy nie wiadomo, jak on się sprawdzi. Każdy z nas jest inny i każdy ma jakieś tam indywidualne właściwości skóry i ciężko przewidzieć, tak? Czy coś będzie ok, czy nie będzie ok. Myślę, że skreślałabym go tylko i wyłącznie w momencie, kiedy nie pasuje Wam kolor, a niestety on jest dość ciemny. I tutaj Wam właśnie pokażę też zdjęcie, jak on ciemnieje. Mam nadzieję, że coś na nim zobaczycie, jednak to ciemnienie jest znaczące. Więc jeżeli ten kolor Wam nie pasuje, albo w ogóle nie lubicie rozświetlenia i preferujecie tylko mat, no to myślę, że to nie jest podkład dla Was, ale w każdym innym przypadku bym spróbowała, bo on jest tani, kosztuje 10-13 zł, myślę, że to nie jest majątek, a może znajdziecie super podkład. Tutaj bym się w ogóle nie kierowała taką starą zasadą, żeby nie rozświetlać skóry tłustej, dlatego że różnie to bywa, a zasady są po to, żeby je łamać, szczególnie w makijażu, więc myślę, że każdy, kto ma ochotę, powinien sobie wypróbować ten podkład. Bo czemu nie? Może znajdziecie ulubieńca i myślę, że to będzie świetny podkład na okres wiosenno-letni, kiedy mnie delikatnie już złapie słoneczko, będę tam, no myślę, że po kilku razach na podwórku ja już będę dobra do tego podkładu i on będzie bardzo fajny, bo jest leciutki, troszkę coś kryje. Szkoda, że nie ma jakiegoś filtra ochronnego, ale wtedy też byłby cięższy, więc może to i dobrze, tylko pamiętajcie, żeby sobie coś pod spód nałożyć, jak będzie okres letni. No, a ja kończę ten test, bardzo pozytywny. Fajny podkład, myślę, że ja będę go używać, może nie teraz solo, ale spróbuję go jeszcze łączyć z innymi podkładami, z takimi cięższymi, może właśnie z tym Vibo Forever Better Skin, którego test macie tutaj, a nuż się okaże, że to będzie świetne połączenie. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że pokazałam Wam fajny test. Do zobaczenia, pa pa!